moi drodzy, bardzo serdecznie w programie Warszawa w obiektywie. My znajdujemy się właśnie w hotelu Sheraton na ogólnopolskiej gali biznesu. Jeżeli jesteście ciekawi, kto odniósł sukces w 2015 roku, to koniecznie zostańcie z nami. Mam zaszczyt powitać Państwa w imieniu Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej na ogólnopolskiej gali biznesu 2015 roku w Sheraton Warsaw Hotel. W pierwszej części gali zostaną wręczone statuetki Polish Exclusive 2015 oraz wyróżnienia specjalne. Businesswoman roku 2015, Businessman roku oraz Odkrycie roku 2015. Kamiński, czyli biznesmen roku. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo miło, Karolina. Jacku, zrobiłeś niezłe show na scenie, odbierając tą statuetkę. Słuchaj, trzeba, bo generalnie tutaj w średnim wieku to jest biznesmenów i bizneswoman 40 powyżej, a ja mam 34 lata, więc trzeba zrobić show. W wieku 34 lat otrzymałeś taką nagrodę. Co czułeś, gdy ją odbierałeś? Konsternację poniekąd, bo byłem zaskoczony. Nie spodziewałem się tego, że otrzymam tę nagrodę. Myślałem, że będzie to jakieś wyróżnienie, może ekskluzji, bo było tam 15 osób, ale było tylko dwóch biznesmenów, którzy otrzymali tę statuetkę. Facet, który miał 50 lat i ja 34. A czym zajmuje się Twoja firma? Produkujemy meble, ale produkujemy meble o wysokiej jakości. Aniu, wyglądasz bosko. Od razu zwróciłam uwagę na Twoją piękną sukienkę i Twój piękny wygląd. Powiedz mi, kto dzisiaj zadbał o Twoją stylizację i o Twój wieczorowy look? Dziękuję Ci, kochanie. W dzisiejszy look, czyli tą suknię dzisiejszą, przygotowała marka Maison Anufa. I chciałam bardzo serdecznie podziękować Kasi Czaplejewicz za możliwość zaprezentowania się w takim looku dzisiaj właśnie. No muszę przyznać, że modelkę wybrali idealną, bo ta suknia idealnie podkreśla Twoje wszystkie walory. Arielu, czy możesz mi powiedzieć co nieco o tej nagrodzie, którą przed chwileczką otrzymałeś? Jest to fantastyczne wyróżnienie. Wyróżnienie, ale też taka w sumie najważniejsza nagroda, bo diament. Jako stylista i redaktor naczelny magazynu Moda i Styl. Przy okazji powiem, że ta nagroda nie jest tylko i wyłącznie dla mnie. Nie byłoby mnie, gdzie jestem teraz. Nie byłoby tej nagrody, wszystkich sukcesów bez Anny Szpetkowskiej. To jest dyrektor kreatywna i zarządzająca magazynem Moda i Styl. Fantastyczna osoba. Aniu, obiecuję, że rozwinę jeszcze bardziej skrzydła, że sukcesów będzie jeszcze więcej i więcej. Bardzo dziękuję. Ariel, już myślałam, że powiesz, że podzielicie ten diament, no bo wiesz, kobiety uwielbiają absolutnie diamenty. Ja też, ale absolutnie jest na tyle duży, że podzielimy. Myślę, że biżuteria będzie fajna. Kochani, a z nami jest niezwykle utalentowany aktor Krystian Kukułka, a prywatnie przyjaciel Ariela, który dzisiaj otrzymał diament. Powiedz mi, co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że twój przyjaciel dostanie tak fantastyczne wyróżnienie? Wiesz co, przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jestem i mogę uczestniczyć w tym jakże dużym sukcesie Ariela. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to mój wieloletni przyjaciel i z tej ogromnej przyjaźni bardzo się cieszę. Przede wszystkim jest to niezwykły człowiek i bardzo kreatywny i dzisiejsza nagroda i dzisiejsze wyróżnienie jest jego ogromnym, ogromnym sukcesem, za co bardzo serdecznie mu i dziękuję i gratuluję. Czy Ariel również pomaga Ci w doborze stylizacji? Wiesz co, często Ariela się radzę w wielu kwestiach, nie tylko stylizacji, ale i życiowych, prywatnych, zawodowych, ale jeśli chodzi o stylizację, tak, ma niesamowite wyczucie i stylu, i smaku, a przede wszystkim elegancji, a że zawsze stawiałem na elegancję, jak i Ariel, to myślę, że w tej materii bardzo, bardzo się dogadujemy. Muzyka.
Ilona, wyglądasz dzisiaj olśniewająco, zresztą jak zawsze. Czy możesz nam co nieco opowiedzieć o swojej stylizacji? Moją dzisiejszą stylizację przygotowała Małgosia Urbańska, bardzo znana stylistka współpracująca z kobiecymi tytułami. Mam na sobie sukienkę Ewy Minge, biżuterkę marki Puerza, makijaż wykonała Monika Chmielewska. Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się do wyjścia na taką galę jak dzisiaj? Wydaje mi się, że 2 godziny to jest takie maksimum, chociaż powiem szczerze, dzisiaj trwało to krócej, godzinka, ale to też zależy od wizażystki, od jej sposobu, a w zasadzie pomysłu i tego, ile czasu potrzebuję, żeby coś z mojej twarzy wykrzesić. Elu, Twój magazyn jest patronem medialnym tej fantastycznej imprezy. Czy możesz nam powiedzieć, co się tutaj dzisiaj dzieje? Tak, dziękujemy bardzo Centralnemu Biuru Certyfikacji Krajowej za to, że zostaliśmy zaproszeni do objęcia patronatem medialnym tego wydarzenia. Biuro Certyfikacji Krajowej organizuje co roku prestiżowe wydarzenie, podczas którego przedsiębiorcy otrzymują statuetki za osiągane w wielkim stylu sukcesy. Ta gala odbywa się w bardzo takim doniosłym, prestiżowym tonie. Przedsiębiorcy rzeczywiście tutaj zasłużyli na te statuetki. Też jestem pozytywnie tutaj taka zaskoczona, mogłabym powiedzieć, że też sporo kobiet odebrało statuetki. Miałam okazję jednej z pań, która prowadzi swoje przedsiębiorstwo, wręczyć taką statuetkę w kategorii Bizneswoman Roku, tak więc tutaj cieszy mnie to, że coraz więcej pań jest przedsiębiorczych, proaktywnych i sukcesem prowadzą panie swoje firmy. Moi drodzy, a z nami jest fantastyczny fotograf Robert Causari. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Robert, powiedz nam, bo zawsze mnie to interesowało, na czym polega praca fotografa, bo to nie chodzi tylko o to, żeby zrobić zdjęcie. Jest potem jeszcze bardzo dużo innych czynników, które musisz zrobić, zanim takie zdjęcie będzie mogło być opublikowane, na przykład w magazynie Moda i Styl. Praca fotografa w dzisiejszych czasach jest to naprawdę bardzo szeroki zakres, od przygotowań scenariusza, przygotowań całej ekipy, całego teamu, bo fotograf tak naprawdę to jest tylko jakaś tam część, prawda, takiego projektu, gdzie później dopiero oglądamy zdjęcie, tak? I każdy myśli, że fotograf zrobił zdjęcie, a tak naprawdę za tym stoi szereg ludzi, tak? Także naprawdę bardzo szeroki wachlarz. Dzisiaj odebrałeś tak fantastyczną nagrodę, która na pewno zmotywuje Cię na kolejne lata pracy. Co czułeś, gdy dowiedziałeś się, że dostaniesz ten właśnie diament i zostaniesz okrzyknięty odkryciem roku? Absolutne zadowolenie, fascynacje, też takie zauważenie. To jest też bardzo ważne, żeby nie robić absolutnie tylko i wyłącznie dla siebie i do szuflady, tylko po prostu dla innych. I jak ludzie to doceniają, to jest po prostu sukces. Wspomniałaś o coachach, ponieważ ostatnio coaching jest bardzo popularny. Ty masz w sobie niesamowicie dużo energii. Czy sama masz jakiegoś prywatnego coacha? Mam fajną kobietę, Anna Kazakow, która jest pół Polką, pół Bułgarką. Genialna dziewczyna, trener biznesu, prywatna trenerka wielu ludzi sukcesu, także cieszę się, że od 3 miesięcy razem współpracujemy. Uczy mnie tego, jak rządzić twardą ręką, bo generalnie jestem trochę za miękka, jeżeli chodzi o kwestie przywództwa i zarządzania swoją firmą. Także od 3 miesięcy uczę się tego, jak być bardziej wymagającą. Moi drodzy, jak sami widzicie, impreza trwa w najlepsze, jednak ja pomału zmierzam na kolejną imprezę, aby zdać Wam fantastyczną relację. Dlatego już teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Warszawa w obiektywie, tylko w telewizji ATV.